Zdjęcie, o którym tutaj opowiem, zostało wykonane 29 września, właśnie wtedy, kiedy ta delegacja spotkała się ze stroną niemiecką. Na placu przed Politechniką Warszawską widzimy tutaj fasadę Politechniki Warszawskiej, gmachu. Na pierwszym planie po stronie prawej stoi delegacja polska. Przedstawiciel tej polskiej delegacji podaje tutaj rękę żołnierzowi niemieckiemu. Prawdopodobnie jest to podpułkownik Bohdan Zieliński, pseudonim Tytus. Był on oficerem wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej i on w tej delegacji reprezentował tę stronę wojskową Armii Krajowej. Był on przedstawicielem dowódcy Armii Krajowej. Następnie w kapeluszu za nim stoi tłumacz, który doskonale znał język niemiecki. Jest to porucznik Alfred Korczyński, pseudonim Sas. I dalej w głębi widzimy uśmiechającą się hrabinę Tarnowską, wiceprzewodniczącą Polskiego Czerwonego Krzyża. Za nią w kapeluszu stoi właśnie dr Hieronim Bartoszewski, komendant szpitala przy ulicy Jaworzyńskiej, szpitala PCK. Z drugiej strony widzimy delegację niemiecką, oficerów niemieckich, czterech, wśród nich major Fischer.